Rzucanie uroków, czarowanie, magia to często przemilczywana część kultury góralskiej, jednak mocno zakorzeniona wśród tutejszej ludności. Przedchrześcijańskie wierzenia przekazywane z pokolenia na pokolenie towarzyszą szeroko rozumianemu Podtatrzu od samego początku, gdy na tych terenach osiedlili się ludzie i choć od tamtego momentu upłynęło wiele czasu, niektóre praktyki przekazywane są po dzień dzisiejszym. Właśnie tematyce magii została poświęcona prelekcja wygłoszona przez Katarzynę Cieklarz, wykładowcę podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która jako etnograf przeprowadziła badania tej sfery góralskiej kultury. Pomysł, żeby się zająć magią, był tak naprawdę takim, nie chcę powiedzieć, że odpryskiem, ale jakby taką poboczną działalnością związaną z przewodnictwem górskim i w ogóle zajmowaniem się naukowo kulturą i materialną, i duchową Podhala. Bo czy ja, czy doktor Urszula Jańska-Krzywda, obie Podhale, czy Podtatrze w ogóle uwielbiałyśmy do badań i gdzieś zawsze ta magia się przejawiała. U Uli był to wręcz przez pewien okres temat wiodący. I w końcu, gdy wspólnie zaczęłyśmy pracować nad zupełnie innymi tematami, wyszło nam gdzieś po drodze, że może by warto jeszcze opracować właśnie i ten, wydawałoby się, zapomniany temat i taki, który już dawno zszedł do podziemia. No i w trakcie tych badań, tej pracy okazało się, że nie, że wręcz przeciwnie, że gdy się naprawdę poszuka, czy po archiwach, czy popyta ludzi, okazuje się, że szereg wiadomości na ten temat jeszcze w społeczeństwie funkcjonuje i że można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy, jednocześnie korespondujących na przykład z badaniami naszych poprzedników, z etnografów z XIX wieku. Więc okazuje się, że gdzieś ten przepływ informacji jest, i gdzieś to wszystko jeszcze żyje. No więc piękny temat, żeby się nim faktycznie zająć i spróbować to opracować tak szerzej. Temat czarów i magii zawsze owiany był mgłą tajemnicy. Rośliny zerwane w odpowiedni sposób i we właściwym czasie zyskiwały nadprzyrodzone właściwości. Magiczne drzewa, przy których odprawiono gusła, czy miejsca, jak chociażby Babia Góra, na której miały odbywać się zloty czarownic. Również przedmioty należące do zmarłych, a nawet części ich ciał, były wykorzystywane do czarów i zdejmowania lub rzucania uroków. Dobrze było mieć kawałek sznura wisielca czy sznura dzwonu kościelnego. Nawet proch czy wosk z posadzki kościoła był w cenie. Choć sporządzanie magicznych mikstur i rzucanie uroków było codziennością, to nawet dzisiaj, po upływie dziesięcioleci, ciężko jest znaleźć kogoś, kto chciałby o tym opowiedzieć. Zdobyć informacje od ludzi na ten temat jest ciężko, ponieważ oni bardzo często boją się posądzenia o to, że nadal w to wierzą. Część z nich być może faktycznie nadal jeszcze żyje gdzieś, czy ma w pamięci, w tradycji, ma pewien szacunek do tych dawnych wierzeń. Część już nie, ale ciężko było dotrzeć do wiadomości, ponieważ niechętnie o tym mówili na początku. Natomiast gdy udało się zaskarbić zaufanie takiej osoby, gdy dzieląc się własną wiedzą na ten temat, respondent czy informator nabierał zaufania i widział, że to jest ktoś, kto też wie o tym dużo, wtedy się otwierali i powiem szczerze, że to były piękne badania, ponieważ można było od ludzi dowiedzieć się wielu rzeczy, których tak na co dzień w ogóle nie przypuszczalibyśmy, że wiedzą. Ponieważ czary były powszechnie stosowane, również czarodzieje, czarownice i czarnoksiężnicy nie byli czymś nadzwyczajnym. Młynarzom, kowalom, ale też bacom przypisywano obcowanie z czarami, jak chociażby Tomaszowi Chlipale, zwanemu Bulandą, który jako jeden z ostatnich baców, magów, kultywował całą obrzędowość pasterską związaną z przedchrześcijańską religią, wykorzystywana do zapewnienia sobie dóbr materialnych i duchowych. Miała zagwarantować urodzaje i chronić przed kataklizmami. Również zaklęcia i mikstury wykorzystywano, by leczyć choroby czy zagwarantować sobie powodzenie u płci przeciwnej. Również zaklęcia i mikstury wykorzystywano, by leczyć choroby, czy zagwarantować sobie powodzenie u płci przeciwnej. Nie obywało się bez podrzucania zaczarowanych przedmiotów w otoczenie osób, którym nie życzono najlepiej. Miało to sprowadzić nieszczęścia i choroby na ludzi, jak i zwierzęta. Wykład spotkał się z pozytywnym odbiorem i zaciekawieniem wśród zgromadzonych słuchaczy. Jak dla mnie bardzo ciekawe, bo wiem dobrze, znając jeszcze opowieści moich rodziców, że magia na Podhalu to był temat rzeka. Pani Kasia, no po prostu umie to też dobrze przedstawić i naprawdę to było bardzo ciekawe, no i dało dużą wiedzę na temat takich właśnie różnych rzeczy, które na Podhalu kiedyś i dalej są właśnie kultywowane, tak? Wszystkie jakieś te metody właśnie okadzania czy kropienia wodą święconą, to dalej jest. Nawet mój tata, wyprowadzając krowy na pierwszy wypas na wiosnę, dalej kropi wodą święconą wziętą w Trzech Króli.
Chodziło o to, żeby studentom naszej szkoły pokazać rzecz na co dzień trudną do zauważenia czy niespotykaną, a być może przez nich w ogóle pomijaną, która gdzieś tam występuje na marginesie życia, ale nie jest jasno zdefiniowana. Czasem jak czegoś nie potrafimy nazwać, to w ogóle na to nie zwracamy uwagi. No i to jest taka dziedzina bardzo ciekawa, która interesuje i słuchaczy i spotyka się z wielkim właśnie taką, nie wiem, no, miłym przyjęciem. Natomiast no, głównie chodziło tutaj o to, żeby tą wiedzę studentów poszerzyć o dziedzinę być może na co dzień niespotykaną. Choć czasy się zmieniły, a Kościół zabrania stosowanie magii i praktyk okultystycznych, to nie da się zaprzeczyć, że po dzień dzisiejszy jest ona obecna w kulturze żyjących tu ludzi.